trwa spotkanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy mają dotyczyć m.in. dostaw uzbrojenia i spraw gospodarczych. W kancelarii premiera ma zostać podpisana umowa na produkcję w Polsce 100 rosomaków dla ukraińskiego wojska. Wieczorem Zełenski będzie przemawiał do Polaków i Ukraińców na dziedzińcu Zamku Królewskiego i jest tam już coraz więcej ludzi. Wśród nich reporter Radia Z Rafał Mirzejewski. Witaj, Rafale. Dzień dobry. Od oczekujących usłyszałeś, że przyszli podziękować. A co jeszcze mówili? No rzeczywiście wśród Polaków, którzy tutaj się pojawili, często dominuje chęć wyrażenia wdzięczności całemu narodowi ukraińskiemu za ich heroiczną postawę od ponad roku. Z kolei Ukraińcy, którzy tutaj przyszli, chcą pokazać, że w obliczu wojny wszyscy się zjednoczyli i Zełenski ma ich pełne poparcie bez względu na sympatie polityczne. Do inwazji Rosji do Ukrainy krytykowałem bardziej, jakby nie akceptowałem go, ale potem po jego działaniu ja zmieniłem swoje zdanie i teraz wspieram. Mówi Witali, który do Polski przyjechał z Kamieńca Podolskiego. Sam plac zamkowy powoli wypełnia się już osobami, które za niespełna godzinę wysłuchają tu przemówienia ukraińskiego prezydenta. Warszawa, Rafał Mirzejewski, Radio Z. Oprócz Zełenskiego przemawiać będzie również prezydent Andrzej Duda. A Wołodymyr Zełenski przyjechał do Polski z żoną. Ołena Zełenska razem z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą odwiedziły warszawski Caritas, który prowadzi punkt pomocy Ukraińcom. Jak opowiada Maciej Dubiewicz z Caritasu, było to bardzo miłe spotkanie. Ołena Zełenska dziękowała wszystkim Polakom, którzy zaangażowali się w pomoc jej rodakom i apelowała o więcej, bo potrzeby są cały czas. Mówiła o Charkowie, całym tym regionie, który bardzo cierpi. Mówiła o potrzebie takiej odbudowy szkół, szpitali, podstawowej infrastruktury cywilnej, która sprzyja po prostu normalnemu życiu i funkcjonowaniu obywateli. Mówiła też o nauce zdalnej, o potrzebie wyposażenia na przykład w szkoły, w schrony. Spotkanie w Caritasie trwało kilkanaście minut. A teraz już oddajemy głos Beacie Lubeckiej. Czas na rozmowę z gościem Radia Z. Dzień dobry. Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej, Klubu Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodnicząca Nowoczesnej, kiedyś przewodnicząca. Dzień dobry. Witam Państwa. No jak wiadomo, Wołodymyr Zełenski jest w Polsce z pierwszą oficjalną wizytą, jest razem ze swoją małżonką. No główny temat to jest bezpieczeństwo i padła taka deklaracja ze strony Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, że w przyszłości Polska może przekazać Ukrainie całą flotę MiG-29, ale wcześniej musimy dostać koreańskie samoloty FA-50 i amerykańskie F-35. Znaczy nie ma żadnych wątpliwości, że Polska od początku pomaga również, jeśli chodzi o broń Ukrainie i to jest przy pełnym wsparciu również opozycji. Zauważmy jedną rzecz, że jeśli chodzi o kwestię pomocy Ukrainie, jednym głosem mówi Koalicja Obywatelska, PiS, Lewica, PSL, właściwie poza Konfederacją, która delikatnie mówiąc ma kilku posłów, którzy są wyraźnie prorosyjscy. W związku z tym tak powinniśmy pomagać Ukrainie również zbrojnie. Natomiast jeśli chodzi o MiG-29, mamy ich tam 20 parę bodajże. Na razie zostało przekazanych 8. To musimy zdać sobie sprawę z tego, że my czekamy w tej chwili na to, że te F-35 za jakiś czas przybędą. Mamy F-16. Jak rozumiem, chodzi o to, żeby nie całkiem rozbroić Polskę w momencie, w którym jednak ta wojna toczy się tuż za naszą granicą. Ja mam inny problem. Ja mam ten problem, że jak widzę zakupy naszego ministra obrony Błaszczaka, to bardzo często widzę, że to są zakupy zupełnie przypadkowe. Że to jest na tej zasadzie, że co leży na półce, to kupujemy. Nie ma żadnego offsetu, nie ma rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego. Właściwie ten polski przemysł zbrojeniowy powoli upada. Ale czemu miałoby to służyć? Żeby pokazać, że my tutaj się zbroimy generalnie, że dbamy o bezpieczeństwo, tak? Chodzi o to dokładnie, że myślę, że PiS już jedyne na co liczy, bo wobec drożyzny, wobec licznych afer, to, że będzie się kojarzył z tym dozbrajaniem polskiej armii, nawet jeżeli to jest kosztem polskiego przemysłu. Może i drożyzna, może liczne afery, ale cały czas brylują w sondażach. Cały czas jest, to jest numer jeden. Jeżeli pani spojrzy na ich wynik, jeżeli pani spojrzy na ich wynik z wyborów zarówno 2015 roku, kiedy powiedzmy szczerze, większość mieli dzięki temu, że kilka ugrupowań nie przekroczyło progu 5%, mam na myśli i Lewicę, i Razem, i Konfederację. I jeżeli pani spojrzy na wynik z roku 2019, kiedy mieli 43%, to do takich wyników się nie zbliżają. Najwyższe wyniki, jakie widzimy, to są rzędu, nie wiem, 35-36%. A do jakiego wyniku zbliża się Nowoczesna? No też bym nie chciała być złośliwa. Koalicja Obywatelska. No tak, bo Nowoczesna sama nie mogłaby wystartować, bo w ogóle byś nie
nie dostała do Sejmu. No, tak. Jeżeli tworzy się koalicję, to przestaje się liczyć również inne ugrupowania, które są wewnątrz. Tak samo jak się Solidarnej Polski nie liczy oddzielnie, kiedy jest wspólnej koalicji. Tam się odgrażają, że jakby co to mogli, to będą mogli startować jak był jeden sondaż zrobiony przez CBO z wszystkich ugrupowań, również tych, które się składają na koalicję, to Nowoczesna miała więcej niż Solidarna Niepotrzebnie Polska. Wrzuciłam ten temat, bo to była dygresja do dygresji, a chciałam jeszcze wrócić do tej... Końskiego. Tak. Dobrze, że przyjechał do Polski. Jest to tak ważna wizyta. Nie mam żadnych wątpliwości, że to jest chęć podziękowania Polakom, społeczeństwu polskiemu za ten wielki wysiłek przygarnięcia uchodźców. Uważam, że Polacy zachowali się wtedy jako naród wspaniale i Żołęński, jak i również Olena Żołęska widzą to i te podziękowania są zupełnie naturalne. No ale padła też ważna deklaracja ze strony prezydenta Ukrainy. Chcemy, żeby Polska była jednym z głównych partnerów w odbudowie Ukrainy. No, tak, jest. Prezydent Zełenski zaprasza polski biznes do odbudowy Ukrainy. I bardzo dobrze będzie, jeżeli rzeczywiście to potem się ziści, że przejdzie to na konkrety, a nie tylko na razie na deklarację. Nie mam żadnych wątpliwości, że o tym w dużym stopniu będą decydować również Stany Zjednoczone, które w dużym stopniu finansują w tej chwili. Są liderem pomocy. My jesteśmy ważnym krajem w tej pomocy. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Zarówno ze względu na tą pomoc, którą sami udzielamy, jak i również to, że jesteśmy takim hubem przeładunkowym dla pomocy z wszystkich innych krajów. I tutaj nie mam konfliktu po stronie opozycja rządzący. Wspieramy to całym sercem, dlatego że uważamy, że Ukraina walczy również za naszą wolność i bezpieczeństwo. No, to takie, można powiedzieć, nieformalnego porozumienia między rządzącymi a opozycji to dawno nie było, jeśli w ogóle. Przypomnę, że wspieraliśmy również ustawę o obronie ojczyzny. Przypomnę, że we wszystkich tych głosowaniach, które dotyczyły pomocy Ukrainie, zawsze byliśmy za. To wsparcie opozycji jest naprawdę nadzwyczajne. A czy prezydent Zełenski też spotka się z opozycją? No, widziałem już, że prezydent Zełenski widział się z Trzaskowskim na placu Piłsudskiego i to już miało miejsce. Natomiast resztę, no to oczywiście tego program jego wizyty w ogóle jest ujawniany kawałkami, raczej po fakcie niż przed faktem. Ze względu bezpieczeństwa. W związku z tym wszystkiego dowiemy się jutro. Ale pani nie dostała żadnego zaproszenia, rozumiem, tak? Bo to miało być, zaproszenie? Że... Nie. Dostali wszyscy liderzy klubów, liderzy partii. W związku z tym na pewno są przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej na tym spotkaniu również z Żołańskim na terenie zamku. No, póki co rolnicy nie zakłócają tej wizyty, bo też były takie obawy. Niektórzy mieli takie obawy, a przecież ukraińskie zboże jest tematem numer jeden. No to i nie wiadomo, czy ten temat został poruszony, czy nie. To jest bardzo poważny problem, ponieważ poprzez niezgulstwo, nieudolność polskiego rządu... Co? Niezgulstwo? Niezgulstwo, nieudolność polskiego rządu PiS, pana ministra Kowalczyka, ale przecież nie tylko, bo przypomnę, że PiS ma również komisarza do spraw rolnictwa, pana Wojciechowskiego, doprowadzono do sytuacji, w której narastają takie nastroje antyukraińskie, wynikające z faktu, że Kowalczyk przekonywał w czerwcu 2022 roku, że zboże będzie tylko drożeć, a wtedy pszenica była po 1600. Przepraszał za to ostatnio. No dobrze, ale co z tych przeprosin rolnikom, którzy mają zboże? Podał się do dymisji. Nie jest już ministrem rolnictwa. Przypomnę, że są pełne elewatory. Przypomnę, że rolnicy mogą w tej chwili sprzedać pszenicę za około 900 zł. W związku z tym rząd, okazało się, że w trudnej sytuacji, kiedy trzeba było podjąć decyzję, kiedy trzeba było zabezpieczyć to, żeby to zboże, tak jak miało być, wjeżdżało do Polski tylko jako transport, który miał jednocześnie wypłynąć z Polski i jechać do tych krajów, które potrzebują, na przykład do Afryki, nie załatwił tego. Znaczy, no, padły zdecydowanie obietnice na wyrost, biorąc pod uwagę, jaka jest przepustowość polskich portów, a poza tym priorytetem był jednak węgiel, a nie zboże. Pamiętajmy jedną rzecz, że PiS tam, gdzie trzeba coś zorganizować, na ogół okazuje się nieudolny. I tu jest typowy przykład. Kwestia zboża z Ukrainy to jest typowy przykład nieudolności tego rządu. I jeżeli przypomnę, że w czerwcu 2022 roku Donald Tusk ostrzegał, że może dojść do takich sytuacji, to wtedy PiS zarzucał mu, że niepotrzebnie o tym mówi, że próbuje, że to są teksty antyukraińskie. Nie, wręcz odwrotnie. To było słowa, które miały zapobiec nastrojom antyukraińskim. No tak, przede wszystkim to rolnicy alarmowali, że tak być może. Po spotkaniach z rolnikami Donald Tusk ostrzegał, że to może dojść do takiej sytuacji. W tym samym czasie pan Kowalczyk, minister PiSu z rolnictwa, co robił? Mówił, żeby nie sprzedawali zboża, że będzie coraz drożej. No teraz poniósł odpowiedzialność, że to podał się do dymisji, że okazuje się, że nie zostaje prawdopodobnie w rządzie. W związku z tym sami będziemy za niego płacić za to, że nic nie robi. Jest to tak, jak jest Wójcik, jak jest jeszcze kilku innych jego, ich ministrów, którzy są w... No będzie wicepremierem bez teki. Dokładnie. No więc czym się będzie zajmować? Będziemy, pani płaci, pan płaci, wszyscy płacą za to, że pan Kowalczyk zostanie bez teki w tym rządzie,
tylko po to, żeby, nie wiem, reprezentował. No, ale teraz słyszymy, że kilkanaście firm miało sprowadzać tańsze zboże z Ukrainy, co doprowadziło właśnie do spadku cen krajowego ziarna. I pytanie, czy rząd powinien taką listę upublicznić? Ale jeżeli rząd nie wprowadził żadnych rozwiązań, które zahamowałyby ten zakup tego zboża, jeżeli mamy sytuację, w której jeszcze w dodatku, jeśli chodzi o kukurydzę, my już przed tym mieliśmy pewną nadprodukcję ze względu na to, że zmniejszyła się ilość stad trzody chlewnej. My mamy między 2015 a 2023 rząd powinien, czy rząd 80% pokazać trzody chlewnej. Które to firmy sprowadzały tańsze zboże z Ukrainy? Przede wszystkim powinien rozwiązać problem. Przecież to nie chodzi o to, żeby wskazywać firmy, tylko chodzi o to, żeby rolnicy mogli sprzedać to zboże po takich cenach, które zwrócą im koszty produkcji, by nam oznaczały dla nich zysk. Tutaj stawiamy pauzę. Od teraz już jesteśmy tylko na Facebooku, na Radio ZPL. Nieudolność rządu spowodowała problem. Teraz wszyscy za to będziemy płacić. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. I przypomnę, że gościem Radia Z jest Katarzyna Lubnauer, która zawsze musi mieć ostatnie słowo, przynajmniej się stara, wiceprzewodnicząca Klubu Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodnicząca Nowoczesnej. Ponowię to pytanie, no bo tego też domagają się rolnicy. A z drugiej strony słyszymy, że nie ma takich podstaw prawnych. Co prawda Janusz Wojciechowski, o którym już pani wspominała, czyli unijny komisarz do spraw rolnictwa, wskazany przez Prawo i Sprawiedliwość, w mediach społecznościowych jest bardzo, bardzo aktywny i sugerował rządowi, że listę importerów można ujawnić, korzystając z zapisów unijnej dyrektywy z 2016 roku. Ja bym chciała, żeby zarówno nowy minister już rolnictwa, bo rozumiem, że będzie za chwilę jakiś będzie nowy minister rolnictwa. No podobno będzie to aktualny szef Komisji Rolnictwa. Robert Telus. Czwarta kadencja w Sejmie. Myślę, że mało kto w ogóle kojarzy tego posła. Ja kojarzę ze względu, że jest z łódzkiego. Natomiast to jest ale chyba jedyne, co gospodarstwo mogę ekologiczne, jak dzisiaj w mediach mówił Marek Sawicki, więc trochę się na rolnictwie zna. Trochę. No, ale no może dajmy mu szansę, no. Ja przepraszam bardzo. Będzie miał bardzo trudną sytuację. Mamy poważną sytuację, a nie, mamy jest tylko już pytanie, dlaczego rząd nie reagował wtedy, kiedy powinien reagować? Bo jest niezdolny do zorganizowania czegokolwiek. Mamy rząd, który jest nieudolny. No niech pani zobaczy, jeżeli mieli zorganizować budowę mieszkań, Mieszkanie Plus, nie wyszło. Jeżeli miały być samochody elektryczne, milion samochodów elektrycznych, nie wyszło. Miał być prom, nie wyszło. Tam, gdzie nie chodzi o proste wydawanie pieniędzy. Ale jest przekop na przykład Mierzei Wiślanej, no to dobrze, wyszło. I pływają po nim kajaki. No więc jeżeli tam jeszcze trzeba dokończyć te inwestycje. No więc też nie ma przekopu, bo przekop byłby wtedy skuteczny, gdyby był doprowadzony do portu w Elblągu i gdyby mogło pływać tam cokolwiek więcej poza kajakami i jachtami rekreacyjnymi. Mamy bardzo drogą zabawkę, która miała kosztować najpierw 400 milionów, potem 800 milionów, kosztowała ostatecznie 2 miliardy złotych. Mówię o przekopie. Nie udało się z promem, nie udało się z mieszkaniami, nie udało się z samochodami. Przede wszystkim okazuje nie udało się że jest z Ostrołęką, gdzie wydaliśmy 2 miliardy. Żeby Komisja Europejska wydała takie rozporządzenie, żeby zatrzymać handel zbożem z Ukrainy. Jak to się nazywało? Jarosław Kaczyński zawsze tłumaczył, że PiS-owi jest obce słowo imposybilizm. I mamy proste imposybilizm, czyli nic nie mogą. Czyli jest rząd, który nic nie może. Nic nie może załatwić, chociaż ma swojego komisarza europejskiego od rolnictwa. Nic nie może, chociaż był chodzi list o kilku premierów i okazuje się, że jest już projekt rozporządzenia opublikowany przez Komisję Europejską, 8 który, miesięcy będzie, później. Który będzie obowiązywał 8 do czerwca 2024 roku, który przedłuża ruch bez słowy i bez ograniczeń na import zboża z Ukrainy. W związku z tym pytanie brzmi, co polski rząd ma zamiar zrobić z problemem zboża? No, też jestem ciekawa, co polski. No to jest problem dla nowego ministra. Rozumiem, że minister Kowalczyk podał się do dymisji. Wie pani, co jest najgorsze? Że na żeby końcu wszyscy za to zapłacimy. Dlatego, że najczęściej strzału, bo rolnicy byli z niego bardzo niezadowoleni. Najczęściej ten rząd, jedyne rozwiązanie, które na końcu znajduje, to jest to, żeby komuś dopłacić do czegoś. Czyli zamiast rozwiązać problem tak systemowo, tak jak od początku było proponowane, czy kwestia systemu kaucyjnego, czy kwestia plombowania, i znaleźć większość do tego rozwiązania w ramach Unii Europejskiej, to oni teraz raz, kiedy już mleko albo właściwie zboże się wysypało, próbują cokolwiek rozwiązywać. I to jest właśnie podstawowy problem. No rolnicy już zapowiadają, że protest może się zaostrzać. W związku z tym za moment jeszcze kolejnym skutkiem będzie to, że w bardzo wielu miejscach nie będzie można przejechać drogami, ponieważ będą protestować rolnicy ze słusznymi pretensjami do rządu.
Powrócę jeszcze do tego, co wydarzyło się wczoraj, że rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza tak zwane świadczenie wspomagające dla osób z niepełnosprawnościami, dla tych, którzy no, mają takie największe trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. I takie świadczenie wspierające, oczywiście o tym będzie musiała zdecydować specjalna komisja orzekająca, ale będzie mogło wynieść nawet dwukrotność renty socjalnej. Widziałam daty tych rozwiązań. Rozwiązania potrzebne są tu i teraz, szczególnie, że mamy drożyznę, mamy wysoką inflację, ludziom żyje się dużo trudniej. Tam rozwiązania wchodzą pierwsze, niektóre w 2024 od 1 stycznia, większość 2025 i 2026. A od kiedy miałaby wejść w życie to właśnie ta wspomagające świadczenie? No właśnie dokładnie, pierwsze, najwcześniejsze rozwiązania to jest 2024 i tylko dla pewnych grup. Specjalnie się temu przyjrzałam i dla mnie to jest po prostu masakra. To jest pokazanie, że oni po raz kolejny oszukują ludzi. Czyli odkładają na czas po wyborach, kiedy już liczą, że nie będą rządzić, obietnice dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Ja przypomnę, że wyrok TK dotyczący opiekunów osób niepełnosprawnych, nie dzieci, tylko tych, którzy są niepełnosprawni od wieku dorosłego, jest od 2014 roku. I przypomnę, że ten wyrok to był skutek wniosku polityków PiSu. I powiem więcej. Rząd PO-PSL zostawił pieniądze na to, żeby zrealizować ten wyrok. Jest rok 2023 i ten wyrok jest jeszcze dzisiaj niezrealizowany. Ale czy jeśli ten projekt trafi do Sejmu, to Koalicja Obywatelska to poprze? Musimy zobaczyć ten projekt. Na razie widzimy tylko zapowiedzi, a nie sam projekt. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że leży w tej chwili projekt zarówno obywatelski, przygotowany przez osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którym pilotowała pani Iwona Hartwig, posłanka Koalicji Obywatelskiej. I to zdaje się największa przeszkoda dla Prawa i Sprawiedliwości, że akurat pilotuje to Iwona Hartwig. Bo no, możliwe do przyjęcia od zaraz. To jest akurat, dotyczy nie bardzo dużej grupy, bo to dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami i potem tych, którzy są jako dorośli, którzy byli Ale dziećmi Prawo i Sprawiedliwość mówił, że oni przygotowali projekt, który jednak obejmuje większą liczbę osób. Tak, tylko na wieczny nigdy. Czyli ma być to tak daleko w perspektywie, że momencie, 1 stycznia 2024. Pierwsza część, następna część 2025, a kolejna jeszcze 2026. Czyli cały projekt jest rozwinięty na całą przyszłą kadencję. Ale w komunikacie też zaznaczono, że uwaga, że w 2015 roku na wsparcie osób z niepełnosprawnościami przeznaczono było ponad 15 miliardów. A w 2022 rząd przeznaczył na ten cel już ponad 37 miliardów, czyli dwa razy więcej. Chciałam powiedzieć jedną rzecz. Dokładnie rzecz biorąc, mogę pani powiedzieć, jakie są te etapy. Pierwszy etap jest od 1 stycznia 2024, czyli mniej więcej za rok. To ma być osoby z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia, czyli takie, czyli bardzo mała grupa. Potem ma być następny etap, to jest od 1 stycznia 2025, a kolejny etap dopiero od 1 stycznia 2026, czyli właściwie cała przyszła kadencja. Jeszcze jedną rzecz powiem, że wiem, jak to wygląda mniej więcej w tej chwili, ponieważ jak teraz jeździmy po Polsce, to spotykamy się również z opiekunami osób z niepełnosprawnościami. Bardzo często mówią w ten sposób. Na przykład opieka asystencka, czyli asystent osoby z niepełnosprawnością. No cały czas nie program, ma tego projektu. No właśnie, nie, to działa, tylko że jak pilotaż. Nie, no bo to jest w ramach konkursu. Tak. Konkursy. I konkurs jest na przykład do grudnia, ogłaszane potem przez jest Ministerstwo przerwa, Rodziny. I potem na przykład następny konkurs rozstrzyga się tak, że znowu działa to na przykład od kwietnia albo od maja. No to chciałam powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsze, jak znaleźć kogoś, kto by chciał pracować jako taki asystent, jeżeli on ma pracować najpierw przez jeden rok, potem ma mieć kilka miesięcy przerwy, potem może będzie następny kontrakt. Po drugie, jak ma zorganizować opiekę nad osobą z niepełnosprawnością opiekun, jeżeli asystenta ma wtedy, kiedy akurat zostanie rozstrzygnięty konkurs, a w przerwie nie ma. Nie, to powinno być absolutnie rozwiązanie systemowe, tym I bardziej. I to jest właśnie, brakuje rozwiązań systemowych. Że w taki sposób również działa PiS. Ratyfikowaliśmy specjalną konwencję w tej sprawie w 2012 roku i to już powinno być absolutnie przyjęte, zrealizowane. Nie wiadomo, dlaczego ten to się wszystko tak nie ma. Na czym polega nieudolność tego rządu? Właśnie na tym, że jeżeli trzeba coś bardziej skomplikowanego zorganizować, okazuje się, że nie wychodzi. Opieka asystencka to jest no kolejny jednak, przykład. Pani mówi, że nic im nie wyszło. No jednak jeśli chodzi o 500+, to doprowadzili sprawę dlatego, do szczęśliwego że, końca. Dlatego, że to był program, który nie jest skomplikowany. Rozdanie komuś środków to nie jest coś, co wymaga bardziej skomplikowanego stopnia zorganizowania. My już powiedzieliśmy bardzo jasno. Utrzymamy 500+, otrzymamy przywileje społeczne, które wprowadził PiS, takie jak... A 500+ będzie rewaloryzowane. Naszym priorytetem jest babciowe, czyli to, żeby kobiety, które chcą wrócić do pracy, mogły to zrobić, czyli 1500 dla kobiet wracających do pracy po urlopie macierzyńskim do 36. A czy to jest rozdawnictwo, pytają słuchacze? Wszystkie programy, które proponujemy, opierają się na jednej zasadzie. Trzeba
dowartościować osoby pracujące. Praca musi się w Polsce opłacać. W związku z tym dlatego babciowe, które ma dotyczyć kobiet, które wrócą do pracy. A to 500 plus premiuje, kto nie pracuje? Kto nie chce 500 pracować? Plus jest dla każdego, niezależnie od tego, czy pracuje, czy nie. Z naszego punktu widzenia babciowe ma mobilizować... No to może powinniście wprowadzić jednak próg dochodowy. Dla nas jest ważniejsze to... Że ci najbogatsi no, nie powinni po prostu dostawać może 500 plus. Dla nas jest najważniejsze to, żeby kobiety nie musiały wybierać, czy dziecko, czy kariera zawodowa, dlatego proponujemy babciowe. Przez 500 plus pozostanie bez zmian. Przez 2 lata dokładnie, bo najzwykle urlop macierzyński kończy się po roku, chyba że ktoś wcześniej wróci po pół roku, to wtedy przez 2,5 roku. Dla nas jest dość oczywiste, że dopóki nie ma systemu żłobków, dopóki w dalszym ciągu brakuje miejsc, gdzie kobieta mogłaby mieć opiekę nad dzieckiem, bardzo ważne jest, żeby państwo umożliwiło jej powrót do pracy z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że to jest rozwój gospodarczy. Nam brakuje w tej chwili, mamy stosunkowo mało rąk do pracy, brakuje często pracowników. No przede wszystkim chyba chodzi o to, żeby jednak kobieta miała wyższą emeryturę w przyszłości. O właśnie, po drugie chodzi o to, że po zmianach, które wprowadził PiS, realnie rzecz biorąc bardzo wiele kobiet będzie miało głodowe emerytury. W związku z tym te ale kilka lat pracy... Pani mówi o tym, że obniżono wiek emerytalny? Tak, wiek emerytalny. No, ale przecież wy mówicie, że już nie będziecie podwyższać wieku emerytalnego. Oczywiście, dlatego że nie ma takiej opcji. Polacy zdecydowali, że nie chcą podniesionego wieku emerytalnego, w związku z tym ten wiek nie będzie już podnoszony. Co nie zmienia, że trzeba wprowadzić zachęty zarówno dla przedsiębiorców, dla pracodawców, jak i również dla osób, które pracują, że jeżeli chcą, to mogą pracować dłużej. Ale powinny być zachęty finansowe do tego, żeby pracować dłużej. Nikt nie będzie zmieniał wieku emerytalnego, to też bardzo jasno powiedzieliśmy. Kolejna kwestia, którą uważamy, że trzeba wprowadzić, to jest to, co też ma rodzić za sobą wzrost gospodarczy, czyli kredyt 0%, czyli program mieszkaniowy. No ale do tego przecież będą dopłacać wszyscy. Podatnicy będą do tego dopłacać. No. No, wie pan prawda, co, każdy no. program społeczny, no, i to nawet, nie jest budowa autostrad polega na tym, że jeżdżą po nim ci, którzy mają samochody. Z zasady jest tak, że państwo funkcjonuje w ten sposób, że pomaga różnym grupom społecznym w różny sposób. Zapewnia no, ochronę zdrowia, się wszyscy, no. na który zawsze składają się wszyscy. Zapewnia edukację. Nie jest edukację. To rozdawnictwo, rozumiem. No, oczywiście, że nie, dlatego, że tak jak powiedziałam, płaca musi się... Na licytację praca musi się opłacać, czyli wprowadzamy programy, które mają aktywizować Polaków. No wygląda to jednak na licytację z PiS-em, przecież od lipca ma wejść w życie projekt Prawa i Sprawiedliwości, gdzie przez 10 lat państwo będzie dopłacać do takiego kredytu osób do 45 roku życia i ci ludzie będą spłacać tylko 2%. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie Mieszkanie Plus skończyło się dramatyczną porażką. Buduje się mniej mieszkań komunalnych, społecznych niż były budowane dotychczas i mamy do czynienia z sytuacją, w której gdyby nie przedsiębiorczość samych Polaków, to w Polsce nie budowałoby się mieszkań. A jak w takim razie Koalicja Obywatelska chce wesprzeć budownictwo komunalne? Jest jedną z propozycji, które są w ramach tego programu mieszkaniowego. Jest 10 miliardów złotych na kilka lat na kwestię renowacji budynków i przystosowanie pustostanów do tego, żeby mogły być zamieszkane. My bardzo często mamy zniszczone nieruchomości w miastach. Łódź jest takim przykładem, gdzie jest bardzo dużo zniszczonych nieruchomości, które jeżeli by wyremontować, to tam są mieszkania, które mogą służyć jako mieszkania komunalne. Nawet w samym centrum generalnie od już prawie 2 lat taka kamienica. No więc widzi pani, jak potrzebny jest... patrzy i o czym nie wierzy, że to przez tyle czasu nie zostało tego w żaden typu program. Zrewitalizowane. Szkoda, że PiS nie postawił na tego typu programy, które pozwolą na rewitalizację budynków zniszczonej struktury mieszkaniowej w miastach, bo to z jednej strony powoduje, że to miasto pięknieje, ale z drugiej strony są to mieszkania dla mieszkańców. Mówiła pani posłanka o tym, że jeździcie po kraju, to znaczy, że to już jest w ramach kampanii wyborczej, tak? No, tak, rzeczywiście jest taki etap prekampanii. Byliśmy, to już było piąte województwo. To nie są, znaczy to są spotkania otwarte, które najczęściej są w salach typu, nie wiem, świetlice różne. Ale za wynajem tej świetlicy ktoś musi zapłacić, tak? No przecież to nie jest chyba tak, że się chodzi Oczywiście, że głównie na przykład za przekaz, za wynajem dużych sal płaci Platforma Obywatelska. Czyli jeszcze macie pieniądze. Rozumiem, że wy wspólnie finansujecie tą kampanię, że Koalicja Obywatelska wam daje pieniądze, Nowoczesna przecież cały czas jest na minusie, nie? Ja przypomnę, że jak mieliśmy umowę koalicyjną, to Nowoczesna nie jest uczestnikiem, jeśli chodzi o stronę dochodową. My nie otrzymujemy pieniędzy z subwencji. Czyli dlatego Platforma Obywatelska finansuje tego typu wyjazdy. Natomiast ja powiem jedną rzecz, że dla nas jest bardzo ważne, że rzeczywiście tych spotkań jest dużo, bardzo często w bardzo małych miejscowościach. Takich, o których często większość z nas... No szkoda, że nie wcześniej.
Nie, to jest też nieprawda. Właściwie nie, całą tą kadencję takie, jeździmy. Tak, ja takich malutkich obok, miejscowości właśnie. Też, o, ja jeżdżę zresztą... No i najmniejsza, jaką pani odwiedziła, to ile miało mieszkańców? O, teraz to Cerekiew Polska. Chyba cała gmina ma 5000 mieszkańców. I gdzie to jest? To jest w województwie opolskim. Ładnie się nazywa. Niedaleko Kędzierzyna-Koźle. No i ile? Tam byliśmy w Krapkowicach i w Cerekiew Polskim. Ile osób przyszło na takie spotkanie z panią? Bo rozumiem, to że zależy. W Krapkowicach, która też nie jest jakąś dużą gminą, dużym powiatem, przyszło tych osób około 70. Na spotkanie w Cerekwi Polskiej przyszło około 20. Teraz byliśmy na spotkaniu we Włocławku, było około 100. No to byliśmy szału nie na ma. Spotkaniu, no nie, no przepraszam bardzo, są jeszcze spotkania Donalda Tuska, na których przychodzi ponad 1000 często osób. A czyli tutaj Donald Tusk jest taki superstar, tak? No szczególnie, że zawsze jest z nami w tym samym regionie, więc bardzo często nawet chętni z całego województwa przyjeżdżają na spotkania z Donaldem Tuskiem. Widziałam, byłam na takim spotkaniu na przykład w Bytomiu, naprawdę widziałam kolejkę ludzi stojących, żeby wejść do sali. No i właśnie na jednym z takich spotkań to Donald Tusk apelował do sympatyków o wpłacanie pieniędzy na kampanię Platformy Obywatelskiej, że kolejna jakoś tak cienko przędziecie. Akcja no. billboardowa, którą każdy z nas może zauważyć. PiS Równa się Drożyzna, to jest tak? Natomiast ile tam to wyglądaliście? 1,5 miliona? Nie wiem, to są finanse Platformy Obywatelskiej, w związku z tym nie mam wglądu do finansów. No i ponad dwóch tygodniach od tego apelu wpłynęło na konto 450 tysięcy złotych. To chyba dobrze, że wpływają pieniądze. No to były takie drobne. To były takie to, drobne. Żeby wpłacali, dlatego że uważam, że jeżeli chcemy zwyciężyć z PiS, to musimy zdać sobie sprawę, że PiS ma finanse, dla których nie ma żadna partia opozycyjna. Przypomnę, wpłaty od członków zarządów spółek Skarbu Państwa, w przypadku Brudzińskiego 80% kampanii było z tego pokryte. Przecież na partie też mogą wpłacać kolejne, też jej członkowie, prawda? Oczywiście, wpłacają składki. Kolejna kwestia... No, można płacić chyba coś poza składką, no czy dobrze, nie? Ale ja przypomnę, że jako w przypadku sympatyk. PiSu mają też media publiczne, 2,7 miliarda złotych z samych abonamentowych, nie abonamentowych, z samych wpłat budżetowych w roku 2023, podniesione to z niecałych 2 miliardów, czyli o 750 milionów więcej w jednym roku właśnie wyborczym na samą telewizję publiczną. Przypomnę różne wpłaty, na przykład mamy dzisiaj doniesienie chyba o Okopres dotyczące tego, jak Lasy Państwowe wspierają różne portale i gazety prawicowe. No Lasy z pieniędzy, Państwowe, czyli Księstwo Udzielne czyli Solidarnej Polski. Solidarna Polska teraz ma zleca wszystkim nadleśnictwom znalezienie miejsc na billboardy. Ja się nie zdziwię, jak na tych billboardach okazuje się, że na każdym będzie wisiał poseł Solidarnej Polski kandydat do Sejmu. W związku z tym, Janusz tak wygląda walka Dawida z Goliatem. Walczymy z partią, która ma nieograniczone środki ze względu na ludzi, które poumieszczała w spółkach Skarbu Państwa, ze względu na pieniądze, które przekazuje w taki sposób jak Willa Plus, czy Zawsze Narodowy Instytut internet, Wolności. No na przykład tak jak Sławomir Mentzen się wylansował na TikToku. Przypomnę, no jest tam liderem, ma ponad 600 tysięcy followersów. Każdy z nas jest obecny na TikToku. Przypomnę, że drugim politykiem, jeśli chodzi o zasięgi na TikToku, jest Donald Tusk. Ile ma? Kilkanaście, 16 milionów. Wtedy, kiedy Mentzen miał 20 parę, to Tusk miał w ostatnim miesiącu 16 milionów odsłon. A przypomnę, że wszedł na 1,3 miliona. Jestem w pierwszej grupie polityków całkiem wysokim. Czyli umie pani w TikToki, jak to się mówi, tak? Dla mnie nie ulega żadnym wątpliwości, że trzeba sięgać do wszystkich wyborców, również młodych wyborców, a tam młodzi wyborcy bardzo często są na TikToku. Również jestem czynna na Twitterze czy na Facebooku. Jesteśmy aktywni w mediach społecznościowych i Koalicja Obywatelska, jeśli chodzi o media społecznościowe, wypada bardzo dobrze. I zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy, że to nie zastąpi... dotarcia, które ma PiS za darmo, czyli przez na przykład takie media publiczne jak radio publiczne, jak telewizja publiczna, gdzie jednak 30% Polaków no nie ma innych mediów. To nie zastąpi też tego bezpośredniego kontaktu. No, skoro pani mówi, że jeździcie i przychodzą tam potencjalni wyborcy zainteresowani tym, co macie do powiedzenia. W tym tygodniu byliśmy w Kujawsko-Pomorskim, w kilkudziesięciu miejscowościach. Zaraz po świętach jest Sejm, ale w kolejnym tygodniu, który jest bezsejmowy, jedziemy do dwóch regionów równocześnie. Pierwszy wyjazd 17-18 lubelskie, drugi wyjazd 20-21 Podlasie. A czy jakieś nieprzyjemne kolejny, incydenty 24-25. No dobrze, i tak nikt tego nie zapamięta. Chodzi mi o co innego. Chodzi mi o to, że w kolejnych dwóch tygodniach odwiedzimy cztery kolejne regiony.
No, rozumiem, że Donald Tusk was goni do roboty, ale czy jakieś nieprzyjemne incydenty były? W przerwach między wyjazdami z klubem wyjeżdżamy też indywidualnie na spotkania. Na przykład my z Krystyną Szumilas ostatnio byliśmy Byłyśmy. Nie, właśnie byliśmy, bo jeszcze był z nami Czarek, nie Czarek, tylko Czesław Mroczek i Kamila Gasiuk-Pichowicz, która organizowała spotkanie. Była koleżanka z Nowoczesnej. W Ostrów Mazowiecka, a wcześniej byliśmy w Hajnówce na Podlasiu. A jak było na klubie? Jak było na klubie wyjazdowym? Dobrze, dlaczego miało być? Zawsze jest bardzo ciekawe spotkania, propozycje programowe, mamy do czynienia ze spotkaniami z ludźmi, którzy zadają nam konkretne pytania. A była jakaś część rozrywkowa? Pytania. Nie, nie ma części rozrywkowej. Rozumiem, że nie było żadnych tam rozluźniaczy. Pani redaktor, my jedziemy po to, żeby się spotkać z Polakami. Jedziemy po to, żeby przekazać im o naszym programie. Co tam się wydarzyło? Ale nasze kluby wyjazdowe wyglądają w ten sposób, że pierwszego dnia jedziemy do wielu miejscowości. Każdy z nas ma najczęściej kilka spotkań w ciągu jednego dnia. Ja na przykład miałam tego dnia 3 spotkania. No dobrze, a potem po tych spotkaniach co się dzieje dalej? Jedziemy do centralnego miasta danego regionu. I tam jest wynajęty jakiś obiekt. I tam nie jest wynajęty obiekt, tylko tam nocujemy w hotelu, a następnego dnia mamy otwarte spotkanie klubu. Sami płacicie za ten hotel, czy jednak partia płaci? Mamy otwarte spotkanie klubu. I zdajmy sobie partia sprawę... Partia płaci, pytam. To są wyjazdy poselskie. Natomiast ja powiem... Czyli kto płaci za to, że tam pani przenocuje w tym hotelu? Jedną rzecz. Mamy wyjazdowe... Ale kto płaci za taką dobę hotelową? Więc... Dobrze, może pani... Jeśli pani odpowie na to pytanie, kto wtedy płaci za to? Każdy z posłów płaci i ma środki na hotele, jeżeli wyjeżdża w ramach pełnienia obowiązków poselskich. My wyjeżdżamy w ramach pełnienia obowiązków poselskich i następnego dnia mamy wyjazdowy klub. Ale de facto jedziemy jako klub. Aha, jedziemy wykonywać obowiązki poselskie, a następnego dnia spotykamy się wyjazdowy, czy właściwie takie spotkanie partyjne bardziej? Nie, klubowe. Okej. Pytanie od słuchacza. Czy Ryszard Petru wróci do Nowoczesnej? Ryszard Petru jest członkiem Nowoczesnej. Cały czas. Nie, wrócił już dawno. Mm-hmm, ale nie jest jakoś specjalnie aktywny, dynamiczny. Ale jest członkiem Nowoczesnej. Odpowiedziałam na pytanie zainteresowanego. Czy pani poseł jest za wycofaniem gotówki, zastąpieniem jej pieniądzem? Absolutnie nie. Lubię posiadać gotówkę i uważam, że większość Polaków jest też przywiązana do gotówki. My nie mamy w ogóle jako Polacy zaufania do państwa, a do państwa PiS tym bardziej nie mamy zaufania, bo wiemy, że lubią inwigilować. W związku z tym Polacy chcą mieć gotówkę i powinni mieć prawo do tego, żeby ta gotówka była równolegle do plastikowego pieniądza. Tylko coraz mniej, nie zauważyła pani, że jest coraz mniej w ogóle bankomatów? Tak, ale jeżeli mnie pani... Trzeba się nieźle nachodzić, żeby znaleźć bankomat, jeżeli mnie pani pyta, jak ja płacę, zwykle płacę kartą, ale lubię mieć przy sobie gotówkę. Po pierwsze w sytuacji, w której czasami się zdarza, że ten czytnik kart nie działa, a po drugie dlatego, że pewniej się czuję zawsze mając trochę gotówki. No poza tym jak płacimy gotówką, no to ta transakcja no nie jest tak, nie będzie tak prześwietlona, tak? No jak wiemy, rząd uwielbia prześwietlać wszystko, całe nasze życie, a najbardziej już lubi przy pomocy Pegasusa prześwietlać polityków opozycji. Kiedy Nowoczesna przestanie być, kolejne pytanie, przestanie być podnóżkiem dla coraz bardziej socjalnej Platformy Obywatelskiej? Nie mam żadnych wątpliwości, że jest czas koalicji. Zauważmy, że praktycznie wszystkie ugrupowania raczej kumulują się w kolejne koalicje. Mamy już Koalicję Polską, która się łączy z Polską 2050. Mamy to jeszcze nie wiadomo. Koalicję Obywatelską. Może coś Lewica, się zmieni. Lewica to tak naprawdę jest konglomerat trzech partii, które dwie się połączyły, tworząc nową lewicę. Jedną to jest, kolejna to jest Razem. W związku z tym nawet Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę nie jest Prawo i Sprawiedliwość, tylko klub złożony chyba z 4 ugrupowań. Ale nie odpowiedziała pani na pytanie, jak się Nowoczesna czuje... To jest pytanie... My się bardzo dobrze czujemy. Koalicji Obywatelskiej, bardzo często... będąc w koalicji z Platformą Obywatelską, która jednak staje się bardziej socjalna. Jesteśmy oczywiście najbardziej liberalnym skrzydłem Koalicji Obywatelskiej, ale nie mamy też żadnych wątpliwości, że rozwiązania, które mają wspierać pracę, tak jak babciowe, które wspiera powrót i aktywność zawodową kobiet i nie każe im wybierać, czy dziecko, czy praca, są rozwiązaniami w naszym duchu, bo my uważamy, że praca jest podstawą rozwoju gospodarczego. W związku z tym powinno się doceniać pracowników pracujących w sferze budżetowej, powinno się zadbać o takie rozwiązania, które umożliwiają ludziom pracę.
Ostatnio Leszek Balcerowicz, jak pani wie, ganił Donalda Tuska, ganił go Platformę Obywatelską za socjalną obietnicę, zresztą siedząc w tym studiu na pani miejscu, rozmawiając z Bogdanem Rymanowskim, mówił tak, jak patrzę na programy, to najwięcej nacisku na wolność gospodarczą znajduje w tej chwili w Konfederacji. Ale zadaję sobie pytanie, co to jest Konfederacja, kto reprezentuje i dalej. Uważam za niedobrą strategię z punktu widzenia interesów partii, żeby ścigać się z PiS-em na obietnice, które są z reguły populistyczne. To ja powiem panu Balcerowiczowi, panu profesorowi, czym jest Konfederacja. Konfederacja jest partią, która mówi o wolności pod warunkiem, że nie chodzi na przykład o wolności kobiet. Jeżeli chodzi o aborcję, to chcieliby 10 latami więzienia karać zarówno kobietę, jak i lekarza. Przypomnę, że pan Mentzen uważał, że nawet w sytuacji gwałtu powinna być zakazana aborcja. Przypomnę, że pan Mentzen uważa, że klaps dla dziecka, czyli bicie dziecka, nie jest niczym problematycznym. Chciał taką ustawę w ramach 100 ustaw Mentzena. Chciałby wszystkim Polakom zabrać zasiłek pogrzebowy. Przypomnę, że bardzo często dotyczy mocno starszych ludzi w dramatycznej sytuacji finansowej, dla których śmierć partnera to naprawdę wybór, czy potem coś zjeść, czy go pogrzebać, mógłby być takim dramatem. W związku z tym przypomnę jeszcze, że Konfederacja to nie jest tylko Mentzen i Bosak, tylko to jest również Korwin-Mikke z jego tekstami na temat 12-latek i tego, że właściwie dopuściłby klapsy, ponieważ to jest mniej problematyczne niż edukacja seksualna. Przypomnę, że to jest również Braun z tekstami jawnie prorosyjskimi i antyukraińskimi. Konfederacja może ma w tej chwili przyjemną z wyglądu twarz Mentzena, ale to w dalszym ciągu jest człowiek, którego poglądy są tak skrajnie konserwatywne, że na pewno w takiej Polsce nie chcielibyśmy żyć. Myślę, że chyba klucz tej wypowiedzi profesora Balcerowicza miało być to, że jednak jest, ścigacie się na programy socjalne z Prawem i Sprawiedliwością też. Okazało się, że tutaj punktem ciężkości okazała się Konfederacja, chociaż potem jest właśnie to dopowiedzenie ze strony profesora, że on się zastanawia, kto tam w tej Konfederacji jest. Pani to wyjaśniła. No to ja już wyjaśniłam, kto jest w tej Konfederacji. Proponuję wszystkim znaleźć filmik 100 ustaw Mentzena. Dowiemy się, jakie problemy. No ale jednak ta krytyka Platformy Obywatelskiej przez Leszka Balcerowicza, no piekło zamarzło, można powiedzieć. Niezależnie od mojego szacunku do reform, które przeprowadził w swoim czasie pan profesor Balcerowicz, myślę, że jego spojrzenie na ekonomię jednak i ekonomię społeczną, spojrzenie na to, na rolę państwa, troszeczkę jednak gdzieś utkwiło w XX wieku. Zatrzymał się w czasie? No niestety mamy takie czasy, że czasy COVID-u, czasy wojny w Ukrainie pokazały też mocniej, też jaka jest rola państwa. Tak? Znaczy, przecież chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że na przykład w COVID-zie publiczna służba zdrowia musiała jednak działać sprawnie i trzeba zrobić wszystko, żeby działała jeszcze sprawniej. Nikt nie ma wątpliwości, że potrzebujemy dobrej publicznej edukacji, bo na razie to tak naprawdę PiS sprywatyzował edukację, czyli wyszedł z założenia, że każdy powinien mieć korepetycję. Agata Dobrek chciałaby być ministrą edukacji. O, tak. Ja bym chciała, żebyśmy mieli dobrą polską edukację. Chciałabym, żeby były odchudzone podstawy programowe, chciałabym, żeby była bardziej praktyczna edukacja, chciałabym, żeby młodzi ludzie nie mieli prac domowych, kiedy są w szkole podstawowej, chciałabym, żeby to nie było przerzucane na rodziców i żeby nie musieli mieć korepetycji, tak jak jest obecnie. Chciałabym, żeby dobrze finansowani byli. Taką zapowiedź, co zrobiłaby Katarzyna Lubnauer, będąc ministrą edukacji. Dobrze finansowani nauczyciele i żeby było odpolitycznione, odideologizowanie pisanie podstaw programowych i podręczników. Czy można to uznać za taki program, który wprowadziłaby w życie ministra edukacji Katarzyna Lubnauer? Na pewno można to uznać za podstawy programowe Koalicji Obywatelskiej. Bardzo często o tym mówimy. Robert pyta. Ostatnio minister Czarnek na spotkaniu w Poznaniu powiedział, że niebawem ukaże się podręcznik HIT-u, czyli Historia i Teraźniejszość, dla klas drugich. I zobaczycie państwo, jaką znów aferę rozpęta nasza opozycja. Jak pani sądzi, czego tym razem będziemy mogli się spodziewać? Jakie treści mogą się tam pojawić? Jestem bardzo ciekawa, dlatego że przypomnę, że drugi tom dotyczy czasów najnowszych. W związku z tym będziemy mieli do czynienia z tym, że pan Roszkowski będzie wartościował i oceniał lata do roku 2015, bo taki czas historyczny obejmuje historia i teraźniejszość. My zrobiłyśmy bardzo dużo, żeby pokazać, w jaki sposób był recenzowany pierwszy tom książki pana Roszkowskiego, ja bym go nie nazwała podręcznikiem. Pokazałyśmy, że był przepychany na siłę, że w momencie, w którym negatywna była recenzja, to powołano innego recenzenta, który szybko wydał recenzję pozytywną. Pokazałyśmy, jak za
zatrzymywany był inny konkurencyjny podręcznik. Obnażyłyśmy treści, również to, jakie były recenzje i jak bardzo pokazywały, jak zły to jest podręcznik. Szczerze mówiąc, udało się jedną rzecz. Ten podręcznik praktycznie nie jest wybrany przez nauczycieli. Bardzo mało szkół korzysta z tego podręcznika. Dzięki temu nie będą również korzystać z drugiego tomu podręcznika. Natomiast na pewno będziemy się bardzo dokładnie przyglądać procesowi recenzowania. Bo uważamy, że proces, którym dobiera się recenzentów do podręcznika, jest procesem, który na pewno nie jest dobrym z punktu widzenia interesów dzieci. Od paru dni trwa natarczywe nawoływanie do wpłacania pieniędzy na partię przez polityków Koalicji Obywatelskiej. Czy ponad 20 milionów rocznie z budżetu państwa to nie jest wystarczająca kwota na działalność? To ja może już od razu przypomnę jeszcze raz to, co już mówiłam. PiS ma 2,7 miliarda na telewizję publiczną, kilkaset tysięcy na samą kampanię. Ale ile wynosi subwencja Koalicji Obywatelskiej? No około 20 milionów rocznie, właśnie. Ale jeszcze więcej wynosi Prawa i Sprawiedliwości. Tylko Prawo i Sprawiedliwość oprócz tych pieniędzy, które ma w postaci subwencji, ma pieniądze, które ściąga od zarządu spółek Skarbu Państwa, ma gazety, przypomnę, regionalne, które przejął Obajtek, Polska Press, gdzie właściwie dzienniki regionalne z całej Polski. Media publiczne wszystkie. Przypomnę, że jak wyglądają w tej chwili media publiczne, można zobaczyć, ilu polityków, którego ugrupowania jest w niektórych programach. Na przykład pierwszy program telewizji publicznej, TVP1, ma taki program Kwadrans Polityczny. Przez ostatnie 3 miesiące nie było tam ani jednego polityka Koalicji Obywatelskiej. Ale nie zapraszają pan nie zapraszają. Nas. A gdyby zaprosili, to pani by poszła? Ja chodziłam do tego programu kiedyś, natomiast w tej chwili oczywiście po sprawie pani Magdy Filix powiem szczerze, że chwilowo nie chodzimy do telewizji publicznej, do TVP Info, ponieważ to, co oni zrobili z Mikołajem Filixem, to jak ujawnili jego dane Radio Szczecin i TVP Info w programie Jedziemy u pana Rachonia, to powiem szczerze, że to jest po prostu łajdactwo. No, telewizja publiczna próbowała przekonywać, że to posłowie Platformy Obywatelskiej są. No to ja może wyjaśnę. Próbowali to obarczyć tym Piotra Borysa, który był 30, a 29 w programu Jedziemy, pan Duklanowski, który wtedy odwiedził program Jedziemy pana Rachonia, powiedział, że chodzi o polityczkę, że to jest środowisko Platformy Obywatelskiej, zachodniopomorskie, chodzi o syna posłanki z tego regionu. Zaznaczę, że jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, zachodniopomorskie i parlamentarzystkę, to tylko jedna wchodziła w rachubę. I ostatnie pytanie. Szła pani do polityki z hasłem, że polityk powinien być maksymalnie 2 kadencje z rzędu w Sejmie. No jak to mówią, zmieniać świat, to trzeba zacząć od siebie. A pani jest przecież konsekwentna. To jakie ma plany na życie po końcu tej kadencji? Startować do Sejmu jeszcze raz, czyli po raz trzeci. Jeżeli mnie ktokolwiek pytał wtedy, również wewnątrz partii i też bardzo to jasno mówiłam i chyba w następnych programach tak jest, uważam, że powinna być kadencyjność przy władzach wykonawczych. I uważam, że rzeczywiście tu akurat nawet byłam zwolennikiem tej zmiany, którą wprowadził PiS, jeśli chodzi o samorządowców. Tak. Dlatego, że uważam, że rzeczywiście przy władzy wykonawczej, jeżeli chcemy dokonywać, żeby były zmiany, żeby się również nowe myśli pojawiały, no to jest to ważne. W przypadku zarówno radnych, jak i posłów to rozwiązanie nie ma sensu. Czyli wiadomo, że Katarzyna Lubnauer będzie startować. Tak, zamierzam kandydować kolejny raz do Sejmu i wierzę, że wyborcy ocenią moją pracę, zarówno w edukacji, jak i w również innych działach. Przypominam, Willa Plus, Lex Czarnek, które udało się Lex Czarnek zablokować, Willa Plus pokazać działania ministra Czarnka, Hitroszkowskiego. Samo chwała w kącie stała. No, nie mam żadnych wątpliwości, że pracujemy, ale pracujemy po to, między innymi, żeby obnażać afery PiS-u. Bardzo dziękuję. Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Klubu Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodnicząca partii Nowoczesna była z nami. Dziękuję państwu bardzo i życzę mojego i wesołych świąt. Przede wszystkim tego, żeby były rodzinne i żeby były z dala od polityki. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.